Miłość i miłosierdzie Jezusa. Nazywam się Ola, mam 38 lat, jestem z Gdańska. Przyjeżdżam tutaj już 4 lata, od czerwca 2018 roku. Przyjeżdżam tutaj z całą rodziną, z moim rodzeństwem, rodzicami, znajomymi, przyjaciółmi, swoimi dziećmi i mężem. I bardzo, bardzo dużo rzeczy tutaj dobrych, nas spotkało właściwie same cuda. Zresztą to na pewno każdy z nas może powiedzieć, że są tutaj same cuda. A chciałabym tutaj z natchnienia tak mojego serca po modlitwie przeczytać coś do, do kapłanów i biskupów. W imieniu takich szarych ludzi, jak my, którzy w kościele jesteśmy tylko malutką cząsteczką pyłkiem i której nikt nie słucha. Ale zrobię to, przeczytam, bo to będzie, myślę, głos też tych ludzi, którzy mają coś w sercu, którzy podobnie może myślą, więc przeczytam to, co za, zapisałam. Kochani kapłani i biskupi, w kościele na kazaniach bardzo dużo i pięknie mówi się o wielkiej wierze, Bożej Miłości, Miłosierdziu Bożym, o Matce Bożej czy świętych. Głoszona jest Ewangelia, abyśmy nią żyli. Jednak tak mało z nas rozumie, co oznacza żyć Ewangelią i przykazaniami Bożymi. Gdy poznamy źródło żywej wiary, gdy dotkniemy żywej obecności Jezusa Chrystusa w Hosji Utajonego, życie zaczyna się zmieniać. Duch Święty zaczyna prowadzić takiego człowieka do bliskiej relacji z Bogiem. Maryja, nasza matka, wstawia się za nami i opiekuje z największą matczyną troską. Stajemy się uczniami Jezusa Chrystusa. Dotykamy świata duchowego, jego głębi i realności. Staramy się żyć tak, aby spełniać na co dzień wolę Bożą i oddychać Bogiem. Naszym pragnieniem jest ratować z Panem Jezusem duszę dla nieba. A jednak, aby jednak móc zbliżyć się do Boga, Bóg chce nas oczyścić, i przygotować i wzmocnić. Proces nawrócenia się do Boga jest bardzo potrzebny, i najczęściej następuje wtedy, gdy otworzymy nasze serce. Ale jak otworzyć nasze serce? No, najlepiej w osobistej modlitwie przed Bogiem w pełnym uniżeniu i pokorze serca, uznając swoją całą nędzę. Wiem również, że dużo ludzi nie może sobie poradzić z taką modlitwą. Dlatego chcę powiedzieć, że na takie trudniejsze przypadki znalazłam klucz. Dzięki Bogu przyjechałam do pustelni w Czatachowej. Jest to miejsce, w którym wytrysnęło źródło żywej wody i można przyjść i pić. Ojciec Daniel jest kapłanem o pięknym duchu miłości i miłosierdzia, pełnym pokory i cierpliwości. Dzięki jego posłudze kapłańskiej Pan Jezus może działać z pełną siłą, mocą bardzo swobodnie. Przez posługę tego dobrego pasterza zostajemy uwolnieni, uzdrowieni, umocnieni i uświęceni. To wszystko dokonuje się w kościele w czatachowej, na mszy świętej, na koronce do Bożego Miłosierdzia, odmawianych różańcach, adoracjach, uwielbieniach Boga w Trójcy Jednego i na medytacjach Pisma Świętego. Jeśli mówię coś złego, to niech mi ktoś to wskaże, bo to pochodzi z mojego życia i z mojego serca. Proszę również, aby ktoś z skóry wytłumaczył nam wszystkim, za co jest karany ojciec Daniel. Bo z tego, co obecnie my wiemy, to za to, że nie przestrzegał reżimu sanitarnego, czyli noszenia maseczek w kościele. I również za używanie wody święconej z wiarą jako sakramentalia. Od tego się wszystko zaczęło. A teraz to już zostało zasłonięte brakiem posłuszeństwa biskupowi. Nikt już nie widzi początku tej sprawy, a operuje tylko cudownym słowem. Posłuszeństwo, które teraz jest wyjątkowo dobre, dobrze pasujące w tej sytuacji, przydaje się do zamykania ust wszystkim walczącym o prawdę kapłanom. Na świecie kurtyna już dawno opadła, jeśli chodzi o noszenie maseczek czy inne obostrzenia i zalecenia. Każdy świadomy człowiek ma prawo do decydowania o swoim życiu. Takie prawo dostaliśmy od samego Boga i nazywa się wolna wola. Szanuje ją wszechmocny, a nie szanują jej kapłani i biskupi, zabierając ją ludziom, Kościoła świętego. Wszystko jest to pod pozorem dobra i miłości. Zasłaniając się posłuszeństwem. Posłuszeństwo Bogu i Prawo Bożemu jest bardzo ważne na drodze do zbawienia duszy i dążenia do świętości. Dlatego przedkładanie posłuszeństwa Bogu i prawom Bożym nad posłuszeństwo prawom ludzkim, dopasowującym się do świata, łamiącym przy tym podstawowe przykazania Boże, nazywając dobro złem, a zło dobrem, jest grzechem i hańbą dla Kościoła katolickiego. Czyli mistycznego ciała Chrystusa, którym my jesteśmy wszyscy. Woda święcona to nie jest żaden zabobon. Jest ona używana do chrzczenia dzieci w kościele. Skutkuje to tym, że dziecko zostaje poświęcone Bogu i jest naznaczone krzyżem. Woda święcona używana jest do poświęcenia domów, samochodów, różnych pomieszczeń na znak przynależności do Boga, a to ma być znakiem dla wszystkich złych duchów. Aby się nie zbliżały. Księża egzorcyści, jak wiemy, też sobie cenią wodę święconą. Używają jej podczas egzorcyzmów, aby wyganiać złe duchy z człowieka opętanego. Wiemy czytając czy słuchając sprawozdań egzorcystów, że szatan ryczy czasami od jednej kropli wody święconej. Cóż więc to znaczy? Czy woda święcona to naprawdę jest zabobon? Ja bym chciała to zrozumieć. Czy woda święcona nie zmywa z nas grzechów lekkich, oczyszczając duszę i ciało przed Eucharystią? Czyż nie jest to po to, aby jak wchodzimy do kościoła obmyć się z grzechów lekkich? Bardzo mnie boli też fakt, że w kościołach księża mówią o tak zwanych szczepionkach i wywierają wpływ na ludzi, manipulując przykazaniami Bożymi, mówiąc, że jeśli się nie zaszczepimy, to łamiemy piąte przykazanie nie zabijaj. Posługiwali się jeszcze przykazaniem miłości. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Kto się nie zaszczepi i nie nosi maseczki, nie kocha bliźniego. Każdy człowiek, mający odmienne zdania na temat reżimu sanitarnego, stawał się wrogiem państwa i kościoła. Był oporny, nieposłuszny, prawdziwy buntownik. Był po prostu złym człowiekiem. Zastanówmy się lepiej nad tym głębiej, bo... Każdy z nas ma własne sumienie, serce i sam musi podjąć decyzję w tak niejasnej i pełnej zamętu sytuacji. Bez przymusu, który łamie nasze sumienia i naciąga moralność. Czy tak zwana szczepionka, która zawiera linie komórkowe dzieci z aborcji jest przejawem miłości do bliźniego? Czy to nie jest przypadkiem wpierw przykazania Bożego nie zabijaj, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, to kochajmy od poczęcia. Czy w takiej sytuacji można ludzi zmuszać do podjęcia jedynej słusznej decyzji? Mamy wolną wolę, jeśli chodzi o sumienie, serce i moralność. Każdy człowiek, według tego, co przeżył, czego doświadczył, jakie otrzymał dary i łaski od Boga, jakie ma zdolności i charyzmaty, musi zdecydować, co jest dobre, a co złe. Na sądzie ostatecznym będziemy sam na sam z Bogiem. Tak nikim i niczym się nie zasłonimy. Będziemy sądzeni z intencji serca i rozliczani z miłości, którą mieliśmy się dzielić i obdarowywać bliźnik. Bóg zna nasze serca i nasze możliwości, więc sprawiedliwie nas rozliczy. Dlatego niech każdy według sumienia swego działa, aby nie pogrążyć się na sądzie ostatecznym. Tam już się nikt nie wytłumaczy z uczynków niegodnych z naszym sercem i sumieniem. Bardzo proszę wszystkich szanownych biskupów, a szczególnie biskupa Wacława Depo, arcybiskupa, aby rozpatrzyli jeszcze raz sprawę ojca Daniela Galusa i wielu innych księży, poszkodowanych w sytuacji politycznej i państwowej trwającej od dwóch lat. Ojciec Daniel Galus nie złamał żadnego przykazania Bożego, nie uczynił nic złego sprzecznego z pismem świętym. Kochani biskupi, jeżeli będziecie wyrzucać z kościoła wszystkich gorących i pięknych duchem kapłanów, odważnych, broniących prawdy, to nie będzie komu walczyć i bronić prawdziwego Kościoła, powstałego z mistycznego ciała Chrystusa. Zostaną wam sami letni kapłani i sami letni parafianie, w których my za chwilę sami się zamienimy, ponieważ zło jest tak silne i atakuje z tak wielką siłą. Że jeśli nie pozostaniemy przy źród, źródle żywej wiary, nie przetrwamy wojny dobra ze złem, walki nawet o własną duszę? Czyż to nie jest doskonały plan szatana? Skłócić, osłabić, oziębić świątynię Boga żywego? Czy sama Maryja, nasza matka nie ostrzega nas, nas przed tym, przed takim rozpadem Kościoła od wewnątrz, zobaczmy na znaki czasu. I rozeznajmy na modlitwach, postach, pytając Boga, prosząc o dary Ducha Świętego, aby pokierował tymi wszystkimi sprawami. Proszę z ufnością i pokorą, aby posłuchać Maryjnie Pokalanej. Ona wie, co jej syn chce od swoich wybranych. Z szacunkiem i miłością, w pokorze serca i wielką troską o Kościół, o Kościół katolicki. Ola. Dostałam jeszcze takie króciutkie słowo z dzienniczka Faustyny, po tym jak to napisałam, bo to w nocy pisałam, po modlitwie różańcowej. Ech, pisałam jak szalona. I tutaj jest taki. Mój mąż czekał na mnie i nie mógł się doczekać. Ech. To jest króciutkie, już kończę. Mąż jest tam. Mąż jest tam. Tak, kocham Cię. E... Mąż jest tam i znowu się nie może doczekać. E, to są takie słowa, które potwierdziły mi troszkę to, co z tego natchnienia też tak napisałam z serca, bo to było naprawdę z serca. I to jest naprawdę stan e, wielu duszy. W czasie Mszy świętej. Poznałam, że pewien kapłan niewiele działa w duszach, dlatego że myśli o sobie, a więc jest tam sam. Łaska Boża ucieka, opiera się na błahych, zewnętrznych rzeczach, które w oczach Bożych nie mają żadnego znaczenia, a tak dumny przelewa z pustego w próżne, męcząc się bez pożytku. My na szczęście mamy tutaj tak wielki pożytek, przyjeżdżając, że... Dziękuję ślicznie, chwała Panu.